witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym omówić temat związany z aurą. Aura to jest taka powłoka energetyczna, która otacza nasze ciało i w zależności od emocji, które posiadamy w danym momencie, ona może przybrać różnorakie kształty, różnoraki kolor, a więc chciałbym powiedzieć, że aura, która u osoby, która ma tendencję w gunie pasji, czyli po prostu osoba, która doznaje pewnych uczuć miłosnych, może mieć tą aurę różową lub jeżeli to jest pasja, połączone z pasją, no to wówczas ma tą aurę w kolorze czerwonym. Dlatego wielokrotnie się maluje czerwone serduszka, czerwone takie różowe powłoki nad ludźmi, którzy są zakochani, ponieważ ta aura zmienia wówczas kolor na czerwony. Osoby, które wchodzą w stan głębokiej medytacji, głębokiej ekstazy, połączenia z najwyższą osobą Boga, mają ten kolor aury albo jasno-niebieski, albo to jest żółta aura, złota tak zwana, lub może wystąpić aura fioletowa. Aura fioletowa jest u osób, które są mistykami, które mają właściwości mistyczne, jasno widzenia itd., itd. Osoba, która ma negatywne myśli, negatywne instynkty, negatywne uczucia w stosunku do innych, no, można powiedzieć, nienawidzi innych osób, patrzy tylko, by wykorzystać inne osoby, no to taka osoba będzie miała kolor aury ciemnozielony, taki, z takimi punktami czarnymi w środku. To właśnie jest taki typ osoby, taki typ aury, właśnie odzwierciedla uczucia, które ma osoba w danym momencie. Ja dodam, że osoby, które są na przykład w gunie pasji, czyli po prostu mogą przetransportować swoje uczucia, swoje myśli, swoje odczucia, ponieważ to wszystko jakby kłębi się w tej aurze, nawet uczucia złości, jeżeli ktoś jest złośliwy, jeżeli ktoś ma złość, może przetransportować, może jakby oddać te uczucia innej osobie. Nieświadomie, po prostu osoba przebywająca w kontakcie z taką osobą, która posiada złe uczucia złości, nienawiści, agresji nawet bym powiedział, no to te uczucia manifestują się w aurze, w pewnych sferach energetycznych tej aury i mogą przejść na drugą osobę, powodując takie, a nie inne zmiany. Czyli jeżeli jesteśmy w środowisku, gdzie ludzie się kłócą, gdzie ludzie mają jakieś problemy z nerwami, to pierw manifestuje się w aurze, a potem przechodzi na ciało fizyczne, a więc to, że jesteśmy w rodzinie, w której są kłótnie, to również, mimo że nie jesteśmy z ogółu osobami, które mają takie niskie stany kłótni, ale przebywając z taką osobą, która jest choleryczna, która co chwilę ma jakieś konflikty z innymi, możemy również nabyć tych samych cech. Jeżeli przebywamy z osobą na wysokim stopniu rozwoju duchowego, która ma fioletową aurę, osoba, która ma bardzo wysokie wibracje, automatycznie przebywając z taką osobą, wchodzimy na wyższy poziom wibracji. Czyli ta aura po prostu dzięki kontaktowi z osobą z fioletową aurą, czy ze złotą aurą, może po prostu nam skoczyć poziom, możemy wejść na wyższy poziom naszych wibracji. Możemy wejść na wyższy poziom naszych bobisów. Czyli zaczynamy wibrować, nasza aura zaczyna wibrować na wyższych frekwencjach, na wyższych energiach. Dlatego bardzo istotne jest to, już w poprzednich wiekach w Indiach to było polecane, by obcować z osobami na wysokim stopniu rozwoju duchowego. Dlaczego? Ponieważ jeżeli obcujemy z jakimś sadhu to jest osoba święta, no to wówczas ta wibracja, dzięki temu, że spożywamy resztki pożywienia, posadu, czy jesteśmy w kontakcie z taką osobą świętą, no to wówczas ta osoba dana oczyszcza swoją egzystencję, ponieważ ma kontakt z polem aury tej świętej osoby i dzięki czemu po prostu możemy się oczyścić z naszej karmy, z naszych reakcji karmicznych. I właśnie to chciałem dzisiaj zaakcentować, że jeżeli mamy kontakt z osobami rzeczywiście na wysokim poziomie, no to wówczas ten poziom aury nam wzrośnie. Jeżeli jesteśmy w kontakcie z osobami o myślach bardzo przyziemnych,
tego świata materialnego. Osoba ma po prostu myśli bardzo przyziemne. Nie będę tu wymieniał dokładnie jedno po drugim, ale po prostu sami wiecie. Te myśli przyziemne wiążą nas tak naprawdę z tym światem materialnym, z tą egzystencją tutaj w tym świecie materialnym, także na pewno nasza wibracja nam nie skoczy w górę, ale skoczy, po prostu spadnie, opadnie nam w dół. Tak jak już moja znajoma mówiła, mam kontakt z taką osobą, a z taką osobą i bardzo mi spadła wibracja, bardzo mi tutaj spadła mi wibracja, ponieważ ta osoba jest bardzo toksyczna. Taka pewna kołczerka powiedziała właśnie tutaj, będąc u mnie. Także ja bym chciał powiedzieć, że to jest prawda. Jeżeli dana osoba ma bardzo niskie wibracje, no to wówczas, jeżeli my mamy wysokie wibracje, to nam ta wibracja po prostu spadnie. I ta aura po prostu dostosuje się do aury osoby, z którą po prostu współżyjemy, przebywamy na co dzień. To by było na tyle odnośnie aury. I chciałbym Wam też zaproponować nasz odpromiennik Aronit. Możecie go zakupić na naszym sklepie, na linku pod YouTube. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.